przepyszna potrawka z fasolki. Wszystkie składniki na końcu w opisie także będą. Dobra, zaczynamy. Korzeniaki. Wszystkie w słupki. Marchewka, pietruszka i seler. Por będzie pokrojony w pół talarki, a cebula, wróć odwrotnie, por w talarki, cebula w pół talarki. W plasterki czosnek, do tego papryka w grubą kostkę w trzech kolorach i jeszcze pieczarki. Totalnie warzywna potrawka. Fasolka już się gotuje bez soli, wtedy jest taka bardziej chrupiąca. Niech się nam gotuje fasolka, a my w międzyczasie co robimy? Dogara. Masło, marchewka, poczekasz. Cebula i por podsmażam. Do tego pieczarki, niech to się ładnie podsmaży wszystko razem. Jak się tak już troszkę zesmażyło, to dorzucam do tego warzywa korzenne, marchewkę, pietruszka, selera i paprykę w trzech kolorach. Bełtam, przesmażone, delikatnie. Dolewam połowę wody z fasolki. Fasolka już jest odstawiona, już sobie stygnie. Dodaję przyprawy, też macie je i w opisie, i na końcu filmu. I to tak niech sobie teraz się podusi elegancko. Do tego jeszcze zielone, no bo ja lubię, bardzo lubię. No i dobra, kamera mi nie zastartowała, fasolka dodana, pomidory z puszki też, to się wszystko razem dusi. Jeszcze tylko doprawione delikatnie pieprzem kajeńskim, żeby było lekko bardziej pikantne. Już tak wyduszam wszystko, żeby smaki się wymieszały i moja potrawka z fasolki jest gotowa do podania. Totalnie warzywna fasolka, potrawka, spróbujcie, napiszcie, jak smakowało.